Serdecznie witamy wszystkich zaproszonych gości, którzy przybyli dzisiaj na to spotkanie z okazji Święta Matki. Chcemy dzisiaj zaśpiewać dla wszystkich tu obecnych mam, jak i dla tych, których już z nami nie ma. Chodzi tak do Ciebie, chodzi do Ciebie, zawsze i ochoczo. Pierwszy się świecił, pierwszy się świecił, i gwiazdy migocą. Pysznie wyglądała, ogień wypuszczała. Co by Twoja mama, co by Twoja mama nas nie uwidziała. Pysznie wyglądała, ogień wypuszczała. Co by Twoja mama, co by Twoja mama nas nie uwidziała. Kiedy była małym dzieckiem, to pamiętam, że mi mama powtarzała słowa te: kochaj ludzi i przebaczaj, nie pamiętaj. Kiedy krzywdę czasem córką zrobią ci, bo wkażasz wciąż to samo.
sprawdowany przez ciebie złocisty i barwny jak kwiat. Przeglądzie pieśni wspólnie, gdzie motywem przewodnim jest mama. Matka to najpiękniejsze słowo w świecie, jak ponad pół wieku temu napisał jeden z autorów. Mama to również jedno z pierwszych słów składnych, takich złożonych słów dla dziecka, które jest pierwsze słowo po urodzeniu, jakie dziecko wymawia. Wszystkim znam słowo tutaj obecnym, słowo mama, może się kojarzyć z różnymi synonimami. To jest również, za tym słowem kryje się troska, opieka, zrozumienie, cierpliwość, a także czasami również to, co padło w jednej z dzisiaj z piosenek, taki smutny uśmiech. I to również się zdarza w życiu mamy. Dzisiaj tym przeglądem oddaliśmy hołd i szacunek naszym mamom obecnym, ale także tym, których nie ma. Serdecznie dziękuję zespołowi Pochulanka wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich za organizację tego wydarzenia, a wam, drogie zespoły, za to, że włączyliście się również w ten dzisiejszy przegląd. To dzięki wam ta tradycja pieśni, a również wyjątkowa, bo w naszej gminie to jest jedyny przegląd właśnie, gdzie tym motywem przewodnim jest mama. Dlatego tym bardziej wam gratuluję, że
mimo wszystko z takiego repertuaru pieśni udało się wydobyć aż tyle piosenek, które właśnie zaprezentowaliście dzisiaj, właśnie ze słowem mama. Dlatego tym bardziej gratulujemy, dziękujemy wam za uczestnictwo. Zapraszamy do gminy Łomazy, życząc wszystkiego dobrego wam, wszystkim zespołom i waszym rodzinom. Chciałabym serdecznie pozdrowić wszystkich państwa od naszego pana wójta Ireneusza Demianiuka, mam na myśli wójta gminy Komarówka Podlaska, który dzisiaj tutaj nie może być z nami, nad czym bardzo ubolewał, ale mamy dzisiaj u siebie powiatowy dzień samorządowca, więc no niestety nie mógł przyjechać, ale bardzo dziękuję wam za zaproszenie. Jest sercem tutaj z wami i myślę, że ja już nie będę przedłużała. Tutaj szanowny pan wójt pięknie powiedział o matce. Wiele pięknych pieśni wzruszających. My to święto będziemy jutro świętować u nas w gminie, w miejscowości Derewiczna. Mamy zaś...